Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Sonic the Hedgehog 1. Więc let's bounce. Mamy dzisiaj poziom Starlight Zone, jeden z moich ulubionych poziomów w tej grze. Ogólnie chyba we wszystkich seriach Sonica. Fuck. Więc przechodźmy. Wow. Niektórzy nawet mówią, że Starlight Zone jest w sumie najlepszym poziomem w tej grze. I że walić Green Hill Zone, walić wszystko, Starlight Zone jest najlepszy. W sumie Starlight Zone jest super, ale jednak Green Hill Zone jest lepszy. No sorry. Użyjmy już to Spin Dasha. Okej. Ogólnie ten poziom ma super muzykę. Zawsze ją uwielbiałem, zawsze ją będę uwielbiać. Ringi. Z tego momentu zawsze się śmieję. Swoją głową uderzamy w te klocki, żeby troszkę opadły. What the fuck. Nie ma to jak uderzać głową, Sonic, nie? No cóż. Teraz trochę pozbieramy tych ringów. Bo można. Siema. W sumie to mogłem wskoczyć, żeby wam pokazać, jak wygląda. Ach, nie. W sumie to ja się ostatnio nauczyłem przechodzić te poziomy, tylko no szkoda, że jak ja się nauczyłem w sumie przechodzić te poziomy, to już było dawno po ptakach. Już dawno w sumie było po czasie, kiedy mogłem zbierać te szmaragdy w najłatwiejszy sposób, więc w sumie no walić już to. Zrąbałem. Ale i tak w sumie koniec Sonica 1 jest... W ogóle się prawie nie różni od końca, takie, znaczy zwykły koniec. Nie, jeszcze raz może. Kurde, wysłowić się nie mogę. Koniec bez szmaragdów i ze szmaragdami w sumie niczym się nie różni. Różnica jest tej mała. W sumie zakończenie ze szmaragdami zmienia jedynie to, że przywracamy naturę Green Hill Zone. Prawdziwy jej wygląd. Czyli w sumie... W Green Hill Zone zaczynają rosnąć kwiatki. To wszystko. Tak. A bez szmaragdów po prostu nic najnormalniejszego się nie dzieje, więc ogólnie mówię, nie widzę jakiejś większej potrzeby przechodzenia tej gry ze szmaragdami. Okej, akt drugi mamy za sobą. Jadymy akt trzeci. Tutaj na pewno, ten odcinek na pewno będzie krótszy niż poprzedni. Jebany Labyrinth Zone. Którego nie lubię, szczerze. No nie. Okej. No nie. Martwi mnie jedno, że nie mam ringów w ogóle. Dobra, są. Ten poziom jest super ogólnie, jeśli chodzi o sam gameplay, bo to jest poziom właśnie na podstawie Green Hill Zone. Oh shit. Czyli po prostu jest szybki. A takich poziomów niestety w Sonic 1 brakuje. Na przykład Labyrinth Zone, Marble Zone. Springer Zone jeszcze jako tako, ale w sumie nie jest jakoś tam wielce szybki. Nie tak jak Green Hill Zone i Starlight Zone. Co ja żem zrobił? Dobra, nie wiem. Au. I boss. Którego w sumie... No cóż, nie lubię. To jest taki... Tak jak widzicie, on rzuca nam tymi bombami, a my możemy nimi odbić w niego, albo samymi sobą.
że tak powiem. I to jest, no cóż, no super nawet pomysł, znaczy taki pół na pół pomysł, powiedzmy. Żeby zrobić jednak coś innego. Boom! Dostało, oh yeah. No, chodź tu. Robotniku. Doktor Ivo Robotnik. Genius! Zginął! Głosem już to nie mówiłem. Doktor Ivo Robotnik Genius. Ja zły. Przecież to jest taki fajny tekst. Okej, Starlight Zone został już ukończony. Oh yeah. Okej. W następnym odcinku Scrap Brain Zone. Jeden z moich takich, no cóż, też ulubionych poziomów w Soniku jedynce. Więc tak, ja jestem Nero, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Dziękuję za oglądanie i na razie, do zobaczenia, pa pa!